Mens sana in corpore sano, rzekł rzymski poeta Juvenalis. Po 2000 lat hasło w zdrowym ciele zdrowy duch jest wciąż aktualne, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Dlatego gmina Wągrowiec stawia na sport, czego dowodem jest nowe boisko przy gimnazjum numer 1 w Wągrowcu. Uwaga, 3, 4, udało się. Oj. Gmina buduje między innymi takie obiekty przy szkołach, ale nie tylko, są to obiekty ogólnodostępne, remontuje obiekty sportowe po to, żeby po prostu ludziom chciało się mile, aktywnie spędzać wolny czas, a komuż nie bardziej dedykować tych obiektów jak właśnie dzieciom i młodzieży. Budowa boiska była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. To jest fundusz, który funkcjonuje od 2 lat. Przebudowa i remonty istniejącej bazy sportowej w oparciu o funkcjonowanie klubów. I właśnie chodziło nam przede wszystkim o takie możliwości, żeby docierać do miejsc, gdzie robi się duży sport, ale w małych miejscowościach. Tak jak na przykład tutaj w gminie Wągrowiec. Widać, że uczniowski klub sportowy świetnie się rozwija, próbuje realizować wspaniałe projekty, ale często brakowało pieniędzy, możliwości także rozwoju bazy sportowej. Dotychczas uczniowie korzystali z boiska asfaltowego, które było niewygodne i niebezpieczne. Nowy obiekt ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzeniem i sprzętem do gier zespołowych zrewolucjonizuje zajęcia sportowe w gimnazjum. Może się więcej na tym boisku pomieścić młodzieży w danej godzinie lekcyjnej. Czyli mamy salę gimnastyczną, mamy 2 boiska do koszykówki, no i teren tutaj wyremontowany i bezpieczny nawierzchni. I tutaj młodzież gra w gry zespołowe jak 2 ognie, w palanta. Będziemy mogli grać w nogę, w siatę, w kosza i takie boisko nam się przyda. Bo na boisku się bardzo dobrze gra. Myślę, że będzie to wykorzystywane przez szkołę. No będziemy o niego dbać, żeby długo trzymał, tak dalej, nie? Najbardziej z boiska cieszą się młodzi sportowcy z klubu Jedynka. Uczniowski klub sportowy działa już od 13 lat. Działaliśmy właściwie w ukryciu do tej pory, ponieważ warunki bazowe nie pozwalały nam rozwinąć skrzydeł. Dysponowaliśmy tylko boiskiem asfaltowym i salą gimnastyczną o bardzo niewielkich wymiarach. No, dzięki temu, że udało się pozyskać to wspaniałe boisko, myślę, że nabierzemy rozpędu i dzięki pomocy władz gminy oraz Ministerstwa Sportu będziemy mogli realizować dużo śmielsze projekty. Na pewno będą trenowane wszystkie dyscypliny sportowe, które są możliwe do uprawiania na tym boisku wielofunkcyjnym, czyli siatkówka, piłka koszykowa, piłka ręczna i piłka nożna. Oczywiście nie wykluczamy również układów tanecznych plus ćwiczeń ogólnorozwojowych. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego uczniowie i nauczyciele gimnazjum numer 1 liczą na remont sali gimnastycznej. I choć za wcześnie, by mówić o terminach, jest szansa, że i to marzenie się spełni.